Dzień dobry Państwu, Piotr Baczewski, witam w kolejnym Pulsie Górowa, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan dr Marcin Kazimierczuk, radny wojewódzki, wykładowca akademicki oraz zastępca dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie. Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry Państwu. Panie doktorze, rozpoczął się kolejny rok nauki prawa, tak zwanej propedeutyki. Komu i czemu służy? Na czym polega i gdzie w tym roku nastąpiła inauguracja? Dzisiaj jestem w Górowie Łowieckim jako nauczyciel akademicki pracujący w Wydziale Prawa Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. I w związku z tym mój wydział prowadzi projekt wspomniany przez pana redaktora pod tytułem Propedeutyka Prawa w Liceach Ogólnokształcących Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Nazwa może trochę długa i skomplikowana. Uproszczona wersja to są lekcje prawa dla młodzieży maturalnej w województwie warmińsko-mazurskim. Ten projekt realizuję jako kierownik przez kilka lat i przez kilka lat ten projekt swoją inaugurację miał w Bartoszycach, dokładnie w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego. Natomiast w tym roku postanowiłem, aby inaugurację inaczej niż do tej pory zacząć właśnie w Górowie Ławeckim, w liceum, gdzie znajdują się klasy mundurowe, ponieważ oprócz kierunków prawo i administracja, mój wydział na uniwersytecie również prowadzi kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, czyli to bezpieczeństwo wewnętrzne to są też studenci, którzy w przyszłości planują i wiążą swoją przyszłość z ogólnie rzecz biorąc zawodami mundurowymi, a wiadomo, że w Górowie Ławeckim takie klasy mundurowe funkcjonują, stąd też ta propedeutyka prawa z jednej strony ma promować mój wydział jako najlepsze miejsce do studiowania prawa, administracji, czy też wspomnianego wcześniej bezpieczeństwa wewnętrznego. A oprócz tego ja i moje koleżanki i koledzy z Wydziału Prawa Administracji UWM w Olsztynie też chcemy zwiększać świadomość prawną młodych ludzi, bo te zajęcia kierowane są do maturzystów, czyli tych osób, które stoją u progu swojego dorosłego życia. Za chwilę będą miały pierwszy poważny egzamin, mówię tutaj o egzaminie maturalnym, a niedługo będą wchodzić jako pełnoletnie osoby w życie dorosłe, w związku z tym stają się podmiotami prawa, na przykład prawa cywilnego, prawa administracyjnego i żeby łatwiej i celniej dokonywać swoich życiowych wyborów, jeśli chodzi o kwestie prawne, ten projekt, propedeutyka, te lekcje prawa mają niejako zwiększyć ich świadomość prawną, tak aby mogli lepiej i bezpieczniej dokonywać tych prawnych wyborów. To myślę, że tym osobom, tym licealistom, a w przyszłości studentom i osobom w dorosłym życiu pomoże, aby móc funkcjonować w taki sposób, aby ustrzec się błędów, zaciągać zobowiązania w pełni świadomie i móc skorzystać w pełni z systemu prawnego naszego państwa. A jak wygląda sprawa przyswajania właśnie tej wiedzy niełatwej, wiedzy prawnej przez młodzież? No dzisiaj była okazja ku temu, bo była pierwsza lekcja w Górowie Ławeckim i widzę, że młodzież jest zainteresowana tymi kwestiami. Dzisiaj akurat był temat dotyczący koncepcji demokratycznego państwa prawnego, czyli to był temat bardziej z gałęzi prawa konstytucyjnego i widać, że młodzi ludzie, którzy przybyli na tę lekcję, są zainteresowani. Moje pytania zadawane podczas wykładu trafiały na podatny grunt, to znaczy z sali były odpowiedzi, celne odpowiedzi. Niektóre osoby widać, że już mają dobre przygotowanie do tego, aby być studentami Wydziału Prawa Administracji. Dowiedziałem się, że niektóre z tych osób z Górowa Ławeckiego uczestniczyły w olimpiadach wiedzy o społeczeństwie, wiedzy prawniczej i zdobywają wyróżnienia i laury. Stąd też ja przyjechałem tutaj właśnie łowić te talenty, tak, aby ich zachęcić do tego, żeby z Górowa po szkole średniej, po liceum mogli przyjść i studiować w Wydziale Prawa Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Inauguracja pierwszy raz przeniesiona była poza miasto powiatowe. Proszę powiedzieć, jest to ukłon w stronę Górowa czy klasy mundurowej, która jest póki co jedyna w Górowie, na terenie całego powiatu, jedynie u nas taka się znajduje. Ja jestem mieszkańcem Bartoszyc, w związku z tym to jest ukłon w stosunku do powiatu bartoszyckiego. Jeżeli do tej pory
te lekcje rozpoczynaliśmy w Bartoszycach, to pomyślałem sobie, że Górowo Iławeckie to też ośrodek, w którym znajdują się szkoły średnie, znajdują się i pobierają naukę maturzyści. W związku z tym warto w Górowie Iławeckim rozpocząć ten swój projekt, warto go nagłośnić, dzięki między innymi też telewizji Górowa, ale również była obecna ekipa TVP3 Olsztyn. W związku z tym i liceum ogólnokształcące, i samo Górowo Iławeckie może zaistnieć w mediach jako to miejsce, gdzie mamy zdolną młodzież, która chce się kształcić na uczelni, chce poznawać meandry prawa, a moim zadaniem jako radnego województwa ormińsko-mazurskiego jest promować nasz powiat Górowo Iławeckie, Bartoszyce, tak abyśmy byli postrzegani jako silny powiat, jako silna gmina, jako silne miasto Górowo Iławeckie. Na inaugurację udało się panu ściągnąć gościa specjalnego z Olsztyna. Tak, to prawda. Po raz kolejny na moje zaproszenie odpowiedział pan kurator, warmińsko-mazurski kurator oświaty Krzysztof Marek Nowacki, który też kilka zdań uczniom, młodzieży dzisiaj w Górowie Iławeckim przekazał. To na pewno podnosi prestiż tej inauguracji, bo taki gość nie jest częstym gościem, szczególnie w Górowie Iławeckim. Natomiast kiedy prosiłem go, aby przyjechał do Górowa, to nie musiałem robić tego dwukrotnie, jak usłyszał o liceum z klasami mundurowymi, no to kurator wyraził chęć, tym bardziej, że bywał już tutaj wcześniej, nawet w tym roku wizytował razem ze mną liceum w Górowie Iławeckim. No i ta szkoła przypadła mu do gustu i mogę powiedzieć, że niejako wziął tą szkołę pod specjalną swoją opiekę, tak aby móc w przyszłości pomóc tej szkole w jej planach inwestycyjnych. To, co widzimy na zewnątrz, czyli ta odnowiona elewacja po tej termomodernizacji, wygląda bardzo atrakcyjnie. Natomiast potrzeby tej szkoły dotyczą jeszcze wnętrza i tutaj pan kurator już niejako jest posłowiem, mówiąc kolokwialnie, z panią dyrektor, aby odpowiednie fundusze z Urzędu Wojewódzkiego, od pana wojewody warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego, skierować właśnie tutaj do Górowa Iławeckiego, tak aby niejako polepszyć substancję tej szkoły, bo w Górowie mamy dwa licea. Liceum ukraińskie, które wygląda pięknie, no i trochę ten ubogi sąsiad, czyli te polskie liceum. W związku z tym, żeby niejako nie odstawało polskie liceum od tej substancji ukraińskiego liceum, pan kurator zaangażował się w sprawę pomocy finansowej dla tego naszego liceum, tak aby ono wyglądało pięknie, bo jeżeli wygląda pięknie, to też przyciąga nowych uczniów, nowych słuchaczy do tego, aby mogli tam podjąć naukę. Przy okazji warmińsko-mazurski kurator oświaty będzie gościem inauguracji Uniwersytetu Trzeciego Wieku z wykładem inauguracyjnym. To prawda, to jest druga rzecz, drugie wydarzenie, które dzisiaj będzie miało miejsce. Pan kurator angażuje się właśnie również w pracę Uniwersytetów Trzeciego Wieku, bo też jest członkiem Stowarzyszenia Akademicki Klub Obywatelski, którego mam zaszczyt być wiceprezesem, a pan kurator jest członkiem z tego stowarzyszenia. I my jako stowarzyszenie prowadzimy własny Uniwersytet Trzeciego Wieku na szlaku Świętego Jakuba. Stąd też ta propozycja złożona, aby przedstawić wykład inauguracyjny tutaj w Górowie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, bardzo przypadła mu do gustu i był bardzo zadowolony z tego, że będzie mógł przemówić do słuchaczy UTW w Górowie Iławeckim. Jest pan radnym wojewódzkim, a jednocześnie jednym z dyrektorów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Czy dzięki temu ma pan większe możliwości współpracy, pomocy, może działania w naszym regionie? I co udało się zrobić i jaką współpracę pan sobie ceni najbardziej? Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, którego mam zaszczyt być zastępcą dyrektora, głównym celem tej instytucji jest dbanie o rozwój obszarów wiejskich, a szczególnie tych obszarów popegeerowskich. Wiemy, że powiat bartoszycki, gmina Górowo Iławeckie to są te obszary, gdzie kiedyś funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne. Po tym, po przemianach ustrojowych, niestety te tereny w jakiś sposób się zdegradowały. W związku z tym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ma różne propozycje pomocy finansowej. Ta pomoc finansowa kierowana jest zarówno do szkół,
i z tej pomocy skorzysta też liceum, w którym dzisiaj byliśmy, bo pani dyrektor skierowała stosowny wniosek do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie o to, aby dofinansować zawody strzeleckie, które mają się odbyć 11 listopada właśnie w Górowie Owieckim, i KOWR przeznaczy 80% pomocy, jeśli chodzi o tą imprezę, tak aby wspomóc tą inicjatywę. Inną kwestią jest pomoc również dla mieszkańców obszarów popegeerowskich. Takim znakomitym przykładem jest wniosek złożony przez Barkę właśnie, przez Centrum Barkę, przez Stowarzyszenie Jesteśmy Razem. Też udało się to dofinansowanie zdobyć i dzięki temu będziemy mogli uczestniczyć, już uczestniczymy w cyklu szkoleń, które mają na celu aktywizację osób 55+, szczególnie z obszarów popegeerowskich, z obszarów wiejskich, gdzie, tak jak powiedziałem, w powiecie bartoszyckim tych obszarów jest bardzo dużo. Z tego się cieszę i pierwsze takie spotkanie miało miejsce w Krawczykach, gdzie słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czy z Bisztynka, czy z Górowa Joweckiego, czy ta starsza młodzież z terenu gminy Górowo Joweckie mogła brać udział w zajęciach dekupażu, czyli zdobienia i przygotowania tych produktów na zasadzie rękodzieła, które w dzisiejszych czasach jest bardzo cenne. Kolejne spotkania są przed nami, będą w październiku, w listopadzie, i cieszę się, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa mógł to dofinansowywać. No, jako radny województwa też staram się, jeżeli mam wiedzę na temat pomocy finansowej, która mogła być spożytkowana przez jakieś stowarzyszenie czy organizacje działające na terenie czy to powiatu bartoszyckiego, czy Górowa Joweckiego, czy gminy Górowo Joweckie, to takie informacje przekazuję i pomagam, aby przejść tą procedurę formalną, tak aby otrzymać dofinansowanie i żeby jak największe środki mogły zasilić nasz powiat Górowo Joweckie czy gminę Górowo Joweckie. Czyli nie zapomina pan o powiecie bartoszyckim, pracując długo pracując w Olsztynie, tak? Lub przez dłuższy czas pańska zawodowa praca tutaj, tam się również kształtuje. Chciałem zapytać jeszcze o środowiska, z którymi pan pracuje i które z nich będą, jakby są dla pana priorytetem, które są najbardziej rozwojowe i gdzie widzi pan jeszcze taki niewykorzystany potencjał? Tak jak powiedziałem, jestem wiceprezesem Akademickiego Klubu Obywatelskiego. To jest takie stowarzyszenie, które również prowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku. Działam też tutaj lokalnie w powiecie bartoszyckim i też jestem otwarty na współpracę ze stowarzyszeniami, podmiotami pozarządowymi, które funkcjonują na naszym terenie. To są na przykład działkowcy, są stowarzyszenia zawodowe, takie jak pszczelarze, czy też Uniwersytety Trzeciego Wieku. Jeżeli tylko mam informacje na temat jakichś środków finansowych, które mają na celu rozwój tak zwanego społeczeństwa obywatelskiego, no to jestem gotów i stawiam się do dyspozycji, aby pomagać tym organizacjom, stowarzyszeniom w tym, aby mogły aplikować i uzyskiwać takie dofinansowanie, bo tak postrzegam rolę radnego województwa warmińskiego jako osoby, która został wybrany z tego regionu po to, aby temu regionowi pomagać, po to, aby jak największe środki sprowadzać i żeby one mogły zasilać czy to te organizacje pozarządowe, czy też kwestie dotyczące infrastruktury, która ma być rozwijana na terenie powiatu bartoszyckiego. To jeszcze pytanie na koniec, w jaki sposób zainteresowane organizacje lub osoby, liderzy lokalni mogą się z panem kontaktować w celu nawiązania współpracy? Ja myślę, że kontakt należy nawiązywać przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Tam te telefony na stronie internetowej są uwidocznione, czy można zadzwonić na sekretariat, poprosić o połączenie. Ja jestem otwarty na kontakty i bardzo cieszę się wtedy, kiedy mogę pomóc. Po prostu pomóc i wykorzystać możliwość taką, aby przyczynić się do rozwoju tego naszego lokalnego społeczeństwa obywatelskiego. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studio. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był pan dr Marcin Kazimierczuk, wykładowca akademicki, radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jak również zastępca dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję Państwu.
Dziękuję. Dziękuję Państwu i do zobaczenia.